Dzień dobry. Ze mną dzisiaj Grzegorz Bieńczyk. Grzegorz, czyli uczeń Akademii Sowart, ale również finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Witaj, Grzegorz. Dzień dobry. Chciałabym porozmawiać z Tobą na temat Twojego sukcesu, na temat zdobycia takiego prestiżowego tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego. Co sobie pomyślałeś w pierwszym momencie, jak zdobyłeś ten tytuł? Ucieszyłem się. Spodziewałeś się? Pytanie, dlaczego nie laureat? No to jest takie ogromne osiągnięcie, że tutaj już naprawdę jest niewielka różnica pomiędzy laureatem a finalistą. Obydwa te tytuły jak gdyby są bardzo, bardzo wysokie, więc rzeczywiście dlaczego nie, a dlaczego tak? Jest już takim pytaniem zawsze, dlaczego szklanka nie jest do połowy pełna, do połowy pusta. Także cieszymy się z tego, że jesteś finalistą. Grzegorz, powiedz nam, który z etapów był dla Ciebie najtrudniejszy? Drugi i pierwszy. Takie dosyć odległe czasy. Ciężko się ich liczyło. Wspomniałeś, że najbardziej interesuje Cię II wojna światowa i PRL. I po. Nie wiem, trzeba się też tego. Dobrze. A cały 20 wiek. A skąd to zainteresowanie tutaj II wojną światową, PRL-em? Co jest najbardziej interesujące dla Ciebie w tych etapach? To nie jest tak odległe jak starożytność, że możemy sobie spojrzeć, jak jedziemy do szkoły, no to budynki, które powstały w PRL-u. No, czy chociaż teraz już robimy te samochody, które przejeżdżają po nas. Jasne, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Czyli pierwszy, drugi etap był najtrudniejszy. Najtrudniejszy był po prostu mało satysfakcjonujący do nauki. Wspomniałeś, że Twoim nauczycielem historii jest Pan Przemek Lenart. I on również wiele Ci pomógł. Między innymi pomaga w różnego rodzaju sytuacjach w czasie lekcji. Możesz nam opowiedzieć o tym? O takich sytuacjach, kiedy czytacie coś w książce i ciężko jest zrozumieć jakieś pojęcie lub daną sytuację. Znaczy, Przemek potrafi wytłumaczyć ciężko napisane rzeczy książki w język taki ludzki, że każdy zrozumie, o co chodzi. Ja oczywiście nie miałem problemu. Jasne, to rzeczywiście jest bardzo ważne. Powiedz mi, bo cały czas rozmawiamy na temat konkursu, na temat historii, czy to Twoje zainteresowanie historią przenosi się też na inne zainteresowania Twoje na co dzień? Ja już wiem, ale nasi słuchacze i jak gdyby widzowie tego nie wiedzą. Czy historia się przenosi? A to bardzo to nie. Aż bardzo nie przemawiasz na skrycie tej ziemi. No a Twoje zainteresowanie bronią? Czy bronią? Są repliki, sport ASG. To są takie. To jest sport ASG, tak się nazywa, tak? Tak. I są to repliki broni. Powiedz mi, czy to jest broń krótka, czy długa? Różne są. I są krótkie, i długie. Masz drużynę, z którą tutaj w tym momencie najbardziej drużynę, czy taki team i w tym teamie wszyscy interesujecie się właśnie tymi replikami. Ile to jest osób? Coś około 10. A Ty sam ile takich replik posiadasz? No dwie postępy. Dwie, myślę, że wystarczy mi wystarczy karabin, który mi wystarczy. Okej, często spotykacie się na takich swoich taktycznych rozgrywkach? Staram się co sobotę, ale ja ostatnio nie mogę, bo sobie czas. Jestem kołatów, jeszcze kwarantanną doszła, Okej, interesujesz się bronią, właściwie replikami broni, a oprócz tego, co jeszcze zajmujesz się w czasie wolnym? Jest ciepło, pogodnie i można wejść na dwór, to lubię wejść z kolegami na lekarza. Maturyzacja
uciekam. Już na konstrukcji. Masz swój ulubiony samochód, taki, który ci się podoba, który mógłbyś mieć jako pierwszy? Ofert, samochód. Ulubiony. Jest dużo ładnych samochodów, chciałam stworzyć więcej z fajnych samochodów. Powiedz nam czegoś jeszcze, wróćmy do konkursu. Jak zareagowali twoi rodzice, gdy powiedziałeś im, że jesteś finalistą? Na pewno się cieszyli dosyć mocno. A ty byłeś, jesteś z siebie dumny? Tak, z pierwszego, kiedy startuję w konkursie i myślę, że to jest dużo osiągnięcia. A co powiedziałbyś swoim kolegom, koleżankom, czy warto brać udział w tego rodzaju prestiżowym konkursie? Oczywiście, że warto, tylko trzeba się liczyć z tym, bo strasznie dużo czasu na tym chodzi. Okej. Ze mną dzisiaj był Grzegorz Bińczyk. Przypomnę jeszcze raz, finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z historii. Gratulacje, Grzegorz. Jesteśmy dumni i dziękujemy. Miłego dnia.